kilka dni temu przypłynęliśmy do Nassau i to jest chyba największa cywilizacja na Bahamach. Polacy jednak są wszędzie, my. Zapraszamy Was do stolicy Bahamów, czyli Nassau. Mieliśmy tu spędzić tylko parę dni. Zrobić zakupy, zatankować paliwo i ruszyć dalej w miejsca bardziej dziewicze. Ale plan to jednak plan. Zostaliśmy na dłużej i dzięki temu poznacie Nassau, czyli kolebkę piratów oraz Polaków mieszkających na Bahamach. A przy okazji zwiedzimy trochę miejsc. Będzie też wypad na ryby z profesjonalistami. Mamy wreszcie to. Złapaliśmy rybę. Naszą ulubioną. To była, biorąc pod uwagę, ile wydajemy na wędki, to jest najtańsza ryba, jaką tak. Złapaliśmy. Tak. Hello. Hello. Hi. Guys of forever. How you do? Say hi to Poland. Hi Poland. Hi Poland. Hey, 242 Bahamas. Cześć, is hi. All right, baby. Cześć. Cześć, is hi. Cześć. Cześć, hi. Cześć. Yeah, baby. All right. Bye. Mr. Konkman. Spróbujemy słynną sałatkę z konka, czyli z muszli. Jest to zdecydowanie specjalite bahamskie. A pan jest strasznie sympatyczny, więc po prostu jest tak miły, że nie tylko mam ochotę, ale też z całą przyjemnością pokażę, jak on to robi. Yes, give me two. Slice in the middle. To what? Slice in the middle. What, for the middle? All of the middle, yeah. Yeah, mix it them, yeah. Hey, but he said they had them over 10, yeah. So they smoke it. Okay, czyli mamy wersję też tropikalną z ananasem i z mango. And this is standard, yes? Typical. No, I can make it regular right now. Regular. Mamy regularne. Regular right. Very good. Put the tomatoes. Yes, pickles are good now. You put tomatoes, onion, cucumber, celery, and the regular one. To jest tropikalna. Okay. Tropikalna i standardowa. No a tutaj w wodzie wszędzie pływają płaszczki, orlenie. Generalnie są skuszone tu wszystkimi smakami. No. You want to guess? Apetyt rośnie w miarę patrzenia. To jest nowe powiedzenie. About 35 years. Oh. 35? Oh, Jesus. You still love it? And always in the same place? And still smiling. That's amazing. Amazing, you know. Yeah. That's beautiful. 35 lat pan to tnie i dalej jest zadowolony. Speaking English. Yes. I was talking to camera. Yes. Translating. Okay. But all right. You're a wife? Yes, ma'am. Yeah. For 35 years? Still. Oh, no, not that long. No. Oj, rozmowa o życiu. Mm.
very good. I'll be back on Monday. Huh? Monday. Monday. Bye bye. Bye bye. Mmm. How good that. Ale była super szybka akcja. Super szybka akcja. Znacznie szybsza niż łapanie ryby na wędkę. Oj, nic by nie zrobiło. I dużo tańsza. No a tu pełno rekinów podobno się gdzieś tutaj czai. Nie ma co się dziwić. Szybka akcja. Czmych? Czmych, czmych. Czmych, czmych. Słuchajcie, kilka dni temu przypłynęliśmy do Nassau i to jest chyba największa cywilizacja tutaj na Bahamach. No i co, przypłynęliśmy sobie tak po prostu i w ogóle nie oczekując, że kogokolwiek tu spotkamy, szczególnie z Polaków, a jak się okazuje, tutaj polonijny klubik rośnie. No, właśnie... jesteśmy w szoku, że Polacy jednak są wszędzie, my to jak kurczę. Tak, i dzisiaj jesteśmy szczęściarzy, bo spotkaliśmy tu Jacka parę dni temu. Jacek dzisiaj nas zabiera na krótki tour po Nassau, a przy okazji zrobimy sobie większe zakupy, bo za chwilę ruszamy też na Baco Islands, a tam w ogóle już nie będzie znowu sklepów. Tutaj te ceny są jeszcze w miarę zjadliwe. No i w ogóle coś jest, nie? I coś jest. Więc zobaczymy, co będzie, nie wiemy, co będzie. Nie mamy planu tej wycieczki, więc tak jak wy teraz oglądacie i nie wiecie, co będzie dalej, to tak samo my nie wiemy, co będzie dzisiaj. No nie no, wy już oglądacie, jak my już wiedzieliśmy, co jest grane. Trochę tak. Ale bo to nie jest live. Kręcę zdecydowanie z brakiem oczekiwań. Ale dobrze kręcisz, kochanie. I dobrze kręcę. No. Nie gadaj. Idziemy. Ahoj, Adam zostaje na posterunku dzisiaj, bo jednak Nassau ma różne opinie. I doszliśmy do wniosku, że chcemy, żeby Poli była bezpieczna. Siadzieć, nie gadziać. To będzie rodeo. Mama, gdzie moje okularki? Jakie? Bo ja nie wziąłem. No tak nie wziąłeś, to co to ma? Tu są jakieś dingi, patrz. O, kuby chyba, bo ja je pokowałem. Nie, tak? Tutaj są jeszcze jakieś kuba, ty pakowałeś sobie tak do torby? Filmować. Nie, jest. Trzymać w ręku okularki. Buty i nie? Jeszcze wsiadać na skaczące dingi. Daj. Tak, są dwa. Odczepiaj. Sorry, ale za dużo się dzieje. Jeszcze nas tutaj trzepie grubo, bo jest fala. I jesteśmy spakowani na plaży, na zakupy i zwiedzanie. I jest grubo, bo nie mamy gumki do wsadzenia. Tak, i jeszcze mieliśmy awarię przez silnika i straciliśmy pewną część, więc... Zrywkę. Zryweczka. Część do zrywki. Więc musieliśmy tak. Adam na krótko odpalił. Na razie jeździmy na krótko. I właśnie jadę do dealera Yamaha i jedziemy, żeby kupić tą część. Przy okazji. I siadł pod ten, pod beton. Albo tam. Albo. A ten na ten beton się dziwnie łatwo wysiada. A tutaj już właśnie od market rybny, otwarty. Można kupić rybkę. Ostatnio kupiliśmy mahi-mahi, całkiem sporą. Mieliśmy na dwa dni. Zapłaciliśmy 45 dolców. No. Ale bez filetowania. Może są nawet rekiny do... Rekiny może są też. Co? A, to jest nie, okay. Tu sobie wysiądziemy, okay, nie ma problemu. Przy tym. Zaraz ja ten. Ja mam ten. Cześć, Jacku. On jak... Cześć, witam. Dzień dobry, cześć. Jacek, masz ciebie? Dobrze. Julian, buty bierze swoje? Julian ma swoje buty już. A nie, nie ma. Weź, Kubuś, rzuć Juliana buty. Dzięki, Kubuniu. Ale zawsze Julek nie bierze swoje. No, bo... Na razie. Dzięki, Miśku. Wpadam. Piwko chcesz? Piwko? No, piwko zimne. Co? Tak, w lodówce jest, mówi. No bo ja mam ze sobą. A my coś tam mamy w lodówce. Jeszcze zostało. To ty sobie wypijesz. Nie, dziękuję. Nie. Wiedziałem, że piwko. A, wiedziałem. Nie pogadasz, nie? No i teraz nawet ten Starlink jakoś tam działa jakoś tak dziwnie, wiesz.
Ale działa, bo i tak działa. Ląd i samochód normalny. Chodźcie, chowę. No, lądowo-plażowa. Juliusz, odkrywca zdobyty. Lulian. Nasz Lulian, kochany. A ty, kochanie, nie chcesz siedzieć z przodu? Nie, nie, ty tam sobie. Mówisz, że będziesz wzmacniać tematy, te, schematy patriarchatu. Ja tutaj z dziećmi. Że kobieta siedzi z tyłu, kobieta tak? Z dziećmi. Rozumiem. Jacku, może coś opowiedz o tym, o Nassau. To się nazywa Fort Montague. Kiedyś to była jedna z fortec, która się broniła za czasów brytyjskich, pirackich. Pirackich. W tym roku obchodzą 50-lecie niepodległości. Te białe cztery domy zostały budowane przez Polaków. O! Polacy zbudowali. Paru w więzieniu wylądowało, to o tym nie będziemy mówić. Już powiedzieliśmy. No ale ty jesteś w sumie jednym z takich, że tak powiem, najbardziej zakorzenionych tutaj Polaków na Bahamach. Małgosia tak? Jest najbardziej zakorzeniona. Małgosia jest tak, Małgosia, numer jeden. Małgosia, a później Piotr. Okej, bo Małgosia jest od 30 lat, tak? Tutaj na miejscu? Prawie, prawie, no. Tak. Tutaj różne banki są, między innymi szwajcarskie, które robią różnego rodzaju interesy. To jest ulica Shirley Street. Mhm. Taka główna wzdłuż Główna wybrzeża. Wzdłuż Poprzek, tak. Mhm. Jedna jest Bay Street, a druga jest Poprzek Shirley. I pierwszy duży budynek po prawej stronie to będziesz miał chińską ambasadę. O. Jest wybudowana 6 poziomów w dół. O. Używali specjalnych koparek, żeby to wydziobać. To jest chińska ambasada. Chińska ambasada, nie chińskie ambasady. A ja mieszkałem tutaj w tej dzielnicy i osiedlu tutaj, po lewej stronie. Mm-hmm. Oto. Nie wiem, czy interesuje was wino albo historia o piratach. Historia o piratach tak, wino to może nie. Historia o piratach zdecydowanie. Interesuje tak. Was? No pewnie. No to może pojedziemy. To zanim pojedziemy tam do tego budynku. Bo jest to Muzeum Piratów tutaj, nie? Jest Muzeum Piratów, ale jest jeszcze coś innego. No. Bo ja nie myślę, że oni wpuszczą nas z dziećmi do tego miejsca. Mój przyjaciel, Pablo Garavaldi, jest właścicielem kilku tutaj interesów. Między innymi hotelu Greycliff. I ten hotel Greycliff kiedyś był własnością piratów. I co oni zrobili? Hotel jest na takiej górce i po prostu wydłubali dziurę w dół i zrobili sobie skarbiec, vault z tego. Puszczę wam filmik, to sobie popatrzycie. Można tam wejść, tak? Można wejść. Czasami. Z tym, że z dziećmi za bardzo nie puszczają. Po prostu tam jest za drogo. To jest trzecia na świecie największa prywatna kolekcja wina. Więc słuchajcie, jeśli martwicie się korkami w Warszawie, to jest nic. To jest płynny ruch w ogóle. Na Bahamach są dużo gorsze. I paradoksalnie, jak byliśmy na San Martín, to było dokładnie to samo. Teraz idziemy kupić części dla taty. Tata powiedział, żeby jakieś części kupić. A potem? A potem? No potem jedziemy w następne miejsce. Potem będziemy piratów podziwiać. A potem będzie fabryka czekolady. O. I tu się panowie chyba podniecą troszeczkę tym tematem. Bo w ogóle... A potem będzie cygara. Nie wiem, czy słyszeliście, ale czy wiecie o tym, ale Nassau to tak naprawdę była nie tylko kolebka, ale tak naprawdę jedyny taki... Coś jak państwo pirackie w zasadzie w którymś momencie, tam 1700-800, nie? Mniej więcej. No i oni tutaj się bardzo, bardzo fachowo rządzili, dopóki nie dostali w końcu ultimatum od chyba korony brytyjskiej, która powiedziała, że dobra, daję wam amnestię, możecie zachować wszystkie swoje skarby, ale teraz już musicie kraść dla nas. No, tak było. Bo sorry, winę tu, ale nie możecie tak się kraść dla siebie tylko. Więc opodatkowali ich, puścili ich wolno i skończyło się. No, to tak bardzo pokrótce, bo jest fajna taka książka, nawet czytałem ostatnio, o dziwo. Znaczy ostatnio, czyli przed remontem. Bo w czasie remontu nie miałem czasu na czytanie. No i czytałem taką książkę i to było faktycznie, to nie było jakieś fabularyzowane, tylko autentyczny dokument. Na tyle, na ile człowiek był w stanie wyciągnąć jakieś zapiski z tych czasów i tak dalej, to próbował odtworzyć całą tą historię tego, co tutaj się działo i ją namalować. I jak mi się przypomni tytuł, to wam podam. Bo na razie mam dziurę w głowie. Nabiłem sobie guzę od parasola. Teraz jak na was czekałem, to ryb szukałem, patrzyłem, no i kurde, no zobacz. O, a to teraz? Julian, nie wysiadaj. Nie, ja drzwi zamknąłem. Nie wysiadaj. On wysiadać chce? A, bo jakieś czarne to są za
Tak, tu robią bardzo dobre z tą sałatkę z muszli. Do Yamaha idziemy, tak? Tak, a to ja nie wiem przypadkiem, czy to nie jest ten sam dealer. Może nie drugi. Czekaj, no to kurde widzisz. Tu jest Yamaha. Aha, bo teraz cię nie puści żaden. Nie, ten sobie jedzie, ten sobie wjeżdża. No tak. Pokażę wam, jak wyglądają tablice rejestracyjne z bahamskie. Całkiem ładne. A my z Kubusiem czekamy w samochodzie. Miało być 3 minuty, już jest ile? Mamy. Całą paczkę? Macie? Mamy. Patrzcie. Żeby tam nie było, można łapać komarów. Bo to jest okres ich wylęgu. Tak. A, teraz jest właśnie. One wtedy mają święty spokój, żeby się mogły rozmnażać. Mama wam mówiła historię o pszczółkach? Nie. Jak się pszczółki rozmnażają, to tak samo raptory się rozmnażają, żeby było więcej. Czyli jaka historia jest tego miejsca, kochanie? No Jacek właśnie opowiadał, kurczę. Z jednej strony ładnie tu, a z drugiej strony przerażające. Jak sobie wyobrazisz, że to wszystko zostało wykute ludzkimi rękami w skale. Rękami niewolników. Z masakra. Zobacz, przecież to ma kilkanaście metrów wysokości. I... Good morning. Good morning. To ma kilkanaście metrów wysokości. I jest wykute żywcem rękami w skale. Nie wiem, jaki był. Ile to trwało? Nie wiem, jaki był cel do końca tego. Ale narzędziami? No tak, narzędziami. Chyba ludzkimi rękoma. Zobaczcie. Tacy mali my i takie wielkie ściany wykute. Cały ten wąwóz wykuty w skale. Nie wiem, jaki był cel tego, szczerze mówiąc. Trzeba by się dowiedzieć, jaki był cel tego w ogóle. No, gdzie on prowadził ten wąwóz? Pewnie po prostu gdzieś prowadził. Chodźcie, zobaczymy po tych schodach. Właśnie przed chwilą podsłyszeliśmy, podobnież każdy z tych schodów reprezentuje jeden rok panowania królowej Wiktorii. O kurde, ale się narobiła. Więc nie wiem, czy nie, no ona się szczególnie narobiła. Ale teraz Elżbieta pobiła rekord. Myślę, że ci, co to kuli, się dużo bardziej narobili. No, to prawda. 25, 26, 27. O, mamy to. Queen's Staircase. Przeliśmy kolejnego przewodnika, który też stwierdził, że to miała być też jakaś droga ucieczki dla żołnierzy, jeśli byłoby oblężenie piratów. Jakiś taki numer. Dobra. No. Ale co przeżyła? No Elżbieta... Więc tu okazuje się, że Jacek zna prawdziwą tajemnicę. Znaczy nie żadną tajemnicę, ale w każdym razie tu jest fort i to do tego fortu prowadził ten wąwóz, to był skrót, krótko mówiąc, komunikacyjny, żeby też zaopatrzenie wrzucać i tak dalej, ale również była to, tak jak powiedziałem wcześniej, droga ucieczki. A tu co mamy? Ambasada USA. Ambasada USA. No tak. Usytuowali, a już budują. Biały, szary dom. Przerąbane. Znaleźliśmy fabrykę czekolady. O kurde. A nie wiedziałam, że na Bahamach rośnie kakao. Jak tam chłopaki? No. Kapitan Hak, no zobacz jaki ma hak. Prawdziwy pan Hak. Buzia łobuza. Hak i brak nogi. Mamy to. O kurde. Chłopaki. Przerąbane. Mamy przerąbane, o nie. Mamy przerąbane. Ale to chyba nie jest... Tak? Paulo? Hi. A to chyba nie... Brzmi dobrze. On the top? Degustacja. Okay. We like dark chocolate. 17%. Mm. Are you kidding me? Yeah. Oh, yum. To jest Bahamów czekolada? A rośnie tu kakao? Chyba nie. Sprowadzają. I robią. No. Nie wolno wszystkich zjadać. To prawda. Ja kupię więcej. Wpadli Polacy i... Przyjechali Polacy i zżarli wszystkie free sample.
Ale zobaczymy, co jest chyba. No i mamy Jamesa Bonda, jak filmowali, bo na Nassau podobno kręcili cztery filmy z Bondem. Z Seanem Connery, o kurde. Zobaczcie, jaki fajny otwieracz do piw. O, żeż ty! Fajny, fajny. Nie? Nie wiem, czy nie weźmiemy sobie superowy go. Jest, weźmy go. Ja nie chcę za niego. $7, bierzemy, słuchajcie. Tam są smaki? Jesteśmy właśnie w tej... W cygarni. W cygarni. Ja nie palę cygara, żeby tu się robi... roluje się cygara. Chodź, zobaczymy. Ale pachnie sympatycznie. Może ci chcecie... Pani sobie ogląda ten film, pali sobie papieroska i roluje cygara. O, tak. Jakubie, to jeszcze gazetę czytają. Jest jeden i czyta gazetę. Gracias. Rodzina Soprano paliła te cygara. I tutaj w podziemiach kryje się prawdziwy skarbiec piracki. Sprzed 300 lat. Tu. Wina sprzed 300 lat. Tam. Tak, pod podłogą. W starym pirackim więzieniu. Jest kolekcja wina, która podobno jest trzecia największa na świecie. Myślę, że zapach jest fajniejszy niż smak. Zdecydowanie. Jacek jest agentem 007. Agent 007, wszystko może. Basenik. A jak czegoś nie może, to i tak to zrobi. Chcę zobaczyć hotel pewnie. To jest tego pana, którego spotkaliśmy na wejściu. Możemy tu wejść? No to powiem ci, że piraci mają rozmach. A ja. Mają rozmach piraci, no. Tam jest ten oryginalny. Przyjdą dupeczki, nalejemy wódeczki. I ubijemy ten interes. No. Z kranu ma się lać Johnny Walker. Masz wziąć tyle towaru i jesteś w stanie unieść w rękach. Ale ślicznie. O, ty. Wow. Ale pięknie. Ale pięknie. To mi Łukasz wysłał wczoraj zdjęcie jest. Stąd. Ale ten w ogóle ten pięknie. Efekt, ten optyczny, co się dzieje jak przechodzisz, to jest w ogóle obłęd. Obłęd. Czujesz to, Ania? Przesuwaj się i zobacz, ślicznie. Co się dzieje w oczach. No, ty widzisz to? Wow, przepiękne, niesamowite. Nie wolno nurkować. No. Taki, wiesz, taki stary styl, ale bardzo... Bardzo, bardzo. Ale ślicznie. Sekretne wejście do sekretnego lochu. Teraz idziemy zobaczyć, gdzie ten, no wiesz, chowa tam ten, to co wiesz. Ten. Nie. Rozumiem. To jest ten skarb, tak? To jest wejście do skarbu, do trzeciej największej na świecie kolekcji wina. Wyobraźcie sobie. You sure? Nie, chodzi o to, ja źle zrozumiałem. Pokój chcę nam pokazać. A, pokój. A, zobaczymy pokój, pewnie. O. Muszę pewnie zrobić, żebyśmy go kupili. Ty, to jesteś mały. Ty tam wiesz. Ty biznesmenie mój. Ty rekinien mój. A. Giełdowy. O, thank you. Ale ładnie, ojej. Tak po... Ślicznie. Ślicznie, faktycznie, że ślicznie. Kiedy jest tak naprawdę? No, taki, ale wiesz, z takim nutką lokalnego, tropikalnego czegoś też. Thank you. Beautiful. Very pretty. How much is your room? 900 a night. $1,000. A, $1,000. Nie tak źle. Jacek od razu wrzucił stówę na rzutu. Zobacz, gdzie w ogóle przeliczył 900. 1000 szybciej się mówi. Przecież wiem, ja je robię. Dokładnie, co za różnica. A, królewskie łóżko. Królewskie łóżko, o, tu jest, zobacz. Takie trochę na... Wiecie, no w Europie już standardy są trochę inne, no niż no, tak. Tutaj. Łazienka. Jest na bogato. Jest bardzo bogato. Tak? No, bardzo ładnie. Mm. Chodźcie, panowie. Chodźmy. Chodźmy, panowie. Chodźcie, idziemy dalej. Chodźcie, bo naciapiecie jeszcze coś. Thank you, very kind of you. Thank you so much. O, pięknie, chłodno. Widok z balkoniku prosto na basen.
No. Next time, when boys. When you're ready to get married and come where here? Ah, for honeymoon. Żonę przywieziesz, okay. Ulam swoją tu. Co ty na to? I know when you go, you come and back here. This mandolino room, don't be forgot. Okay, thank mandolino you so much. Room. You're welcome. Thank you. Have a nice day. You too. Have a good day. Which is the best way to the hotel? The restaurant. Idziemy dalej. Chodź, pędzelku. Kuba, ty lubisz luksusowe rzeczy. Mieliśmy dzisiaj tu widać. Mama, mieliśmy... Dulfinek i syrena. I jeszcze tutaj. Tutaj ty. Obstrany pomnik. Czyli w nasrał bez R. Nasrał bez R. Nasrał bez R. Tutaj akurat z R. Tylko, że gołąb. Lwa. Jak pięknie. Lala, różowe obrusy. Nie, no normalnie anioł z gołą dupą. Anioł z gołą. Jaki absurd. Serio? Nie ma gołej. Czyżby twój system wartości właśnie poległ? Nie ma gołej. Jesteśmy tutaj już w lobby. Nie ma za wcześnie. Ale popatrz sobie, zobacz sobie. Wow. Co, kochanie? Co, kochanie? Co byś prosił? Zabrałeś jakiego wina za 2 miliony. No, Jacek twierdzi, że jest wino za 2 miliony. Nawet i więcej. No, widzisz. No. Oczywiście. Nie, to wiatku mówię. Idziemy dalej. Czyli krótko mówiąc, jakbyś rozbił taką butelkę, to byśmy musieli sprzedać łódkę i dalej byśmy się nie wypłacili. Oh, Captain! How are you doing? How are you doing? Thank you. Nie, nie, to nie poszedł do więzienia. Parasolki. Będziemy wreszcie do naszych na Boże Narodzenie i na Nowy Rok przybierają się i robię taką jumper parade. Pasuje? Robinson Crusoe. Hotel. Na górę, tak? Nie, na górę. O, tu widzę niezłe piratki tutaj były. Z Papuga Poli, zobacz. Thank you. Hello. Hello. Bartek. Jaki żółwik. Szczęki rekina. I szczęki. Co? Popatrz. Widzicie, to jest ten rekin, co zjadł dzika. Ojej. Całego dzika wszamał. Razem z głową. A to zobacz, ryba piła. No, ryba piła, no. Ryby piłę też. Wow. Możesz ty. Grubo. Ja nigdy nie widziałem ryby piły, a widziałem hammer shark. Widziałeś hammer tak, shark? Ale byłeś w wodzie, jak go widziałeś, tak? Ale nie tak dziko przypłynął nagle? Tak. Oj. Ale nie atakował cię, tak? Nie? No. Jacek żyje z nami, jest dalej. Nie, ale mówię w sensie, że nawet nie ruszył pewnie w jego stronę. Ale potem no nie są agresywne, chociaż to w ogóle są nie tak agresywne. Zdarzają się. Idziemy dalej. Nie, no oczywiście, no, ale na pewno bym miał pełno w gaciach, jakbym go zobaczył. Ja też. Columbus era. A ja słyszałam, że hammer sharki, dlatego że one mają problem z widzeniem i one przez przypadek. Tak, może im się pomerdać. Mówiłaś o tym wczoraj. Że w związku z tym, że mają tak szeroko oczy, to czasami widzą jakieś dziwne rzeczy i nie skumają, że ty jesteś tak wielki, jak jesteś i zaatakują cię, bo myślą, że jest mała rybka. Co tam macie, się nie gadał. Czekaj, bo jesteśmy tu w Muzeum Piratów i tak szpada, trochę. Patrzcie. Szpada? To jest raczej nie piracka. Ale to są fajki. Same fajki. Ile możesz fajek? Ty. Wszystkie rodzaje. Fajek. Nie. Fajowo, to fajowo. Fajowo tutaj. Fajowo. To są łóżki wikińskie. A tu wikińskie. Kochanie, chodź, są łóżki wikińskie. Maritime era, 18-19 wiek. Łyżki wikińskie. Kochanie, pokaż łyżki wikińskie, bo Julian tu zobaczył. Wikingowskie? O, kosteczki. Don't sit. To jest bezcenne. Bezcenne. To wszystko. Ej, no całkiem ci to twarzy z tym. Nie? Widzę na, patrz, na przeciwko jest lustro, nie wiem, czy widzisz. Kochanie, powiem ci, że to kurczę... Nie dobrze wyglądam. Powiem ci, że to tak dobrze wygląda, że nawet jakbyś poszła parę wieków do tyłu, też by było super. Chociaż nie wiem, czy byś się zmieściła w tym patriarchalnym układzie. Ej, panowie, jak nie będziecie grzeczni, o. To tata takie coś zainstaluje na łódce. O. O. Czyli co? To się nazywa dydy. Tak, wkładasz tu rączki i już nigdzie nie pójdziesz.
Mają malutkie teraz, ale zrobimy wersję dla dzieci, nie martw się. Uwzględnimy obwód nadgarstka. Zrobimy wam na rozmiar. Ja wam powiem, to jest o wiele lepsze niż Muzeum Piratów. Piratów, tak? No. Bardziej bogatsze, bardziej tematyczne, no super zrobili. Ale mam stroje. Bahama Man. Who let the dogs out? A no właśnie, nie mówiliśmy jeszcze tego, że no właśnie, ta piosenka pochodzi z Bahamów. I dowiedzieliśmy się od Jacka właśnie. Tak, Jacek nam powiedział, że tutaj był właśnie ogromny problem, znaczy jest dalej, ale już jest mniejszy, że jest ogromny problem z psami. Z dzikimi psami. Deskwańskimi psami, które krążą całymi hordami, podobno krążyły po wyspie. No i właśnie to stąd się między innymi ta piosenka wzięła, Who Let the Dogs Out. Od 300 lat. Różowo-purpurowa. Albo 200, zobacz jaka piękna. A tu jest złota z diamentami. O, jakaś sztuczna torbunia, no. I popatrz, dało się uszyć i zrobić taką tkaninę, żeby wytrzymała 300 lat, nie? Albo 200. A dzisiaj co? Dwa miesiące i do śmieci, i dalej. No. To i nawet instalacja elektryczna prądu zmiennego sprzed 300 lat. Tak. Twoje klimaty, kochanie, zrozumiałe. Moje klimaty, tak? Dokładnie. Czy jesteś z Apoli? Za długo już poza jachtem? Coś to takie... dwie godziny temu wyszło. Tak, nic nie rozkręciłem na pewno. Jak kolorowo. Ale kolorowo wszędzie. Jak tak? Cukiereczki. Nie? Te kolorki, nie? Okej, hello. No to jest downtown w Nassau, więc jesteśmy w downtown, kochani. Czyli w centrum. Tak, czyli centrum. Pięknie. Kolory są zajebiste. Właśnie słyszałam, że to w downtown jest tak kolorowo. Jedziemy a to jest downtown, tak? Downtown. Ale też nie ukrywam, że nie wchodziliśmy w ogóle do wody. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Między innymi zatankować paliwo. Halo, halo. Patrz na niego. Zazdroszczę moim dzieciom. Tell me why you feel. Sit down.